Wyrażenie zgody na skrzydłach zabudowy nieruchomości składającej się z działek numer 300 przez 2 i 301 przez 5 położony przy ulicy Jeziorko na rzecz parafii rzymskokatolickiej w Krakowie. Bardzo proszę Pani Dyrektor Maria Witkowicz. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Radni, projekt uchwały dotyczy sprzedaży na rzecz bezprzetargowej na rzecz parafii, która to parafia znajduje się w Krakowie Nowej Kucie przy ulicy Jeziorko, parafia rzymskokatolicka, z udzieleniem 70% bonifikaty od ustalonej ceny. Przedmiotem zbycia są dwie działki, jedna 301 przez 5 o powierzchni 26 metrów kwadratowych, druga 300 przez 2 o powierzchni 37 metrów kwadratowych. To są schody do kościoła, które od wielu lat są w dyspozycji parafii. Jest to kwestia uregulowania stanu prawnego istniejącego od wielu lat. Proboszcz tej parafii, aczkolwiek kwota nie jest kwotą wielką, zwrócił się do Państwa z prośbą o udzielenie mu bonifikaty. Uznał, że będzie to swoisty jakiś symbol i kwestia jakby uznania tego, że od wielu lat nieruchomość, która była nieruchomością gminną, zabudowano schodami do kościoła, takie tutaj uzasadnienie podał, była administrowana, utrzymywana jak wieków i nadal służy do lokalnej społeczności. W związku z tym ustalona cena sprzedaży w tym przypadku określona została na kwotę 7704,72 zł. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na udzielenie bonifikaty, to parafia zapłaci kwotę 2311,42 zł, w tym podatek VAT. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest to zwykle nie zmienia przeciwdziałości. Czy są inne opinie, inne komisje? Nie widzę stanowiska klubu radnych. Otwieram dyskusję. Szanowni Państwo, to 1025. Nie widzę. Stwierdzam, że to była pierwsza czytanie projektu wprowadzamy tego autobowego na dzień 11 grudnia, godzina 15. Tego zgłoszenia poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15. Szanowni Państwo, do 1034. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przypadku pustego, nieograniczonego, lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy, położonego przy ulicy Starego nr 9. Bardzo proszę Pani Dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie przy ulicy Starego 9 i znajduje się na działce o określonej tutaj w uchwale powierzchni numer 56 przez 1. Lokal położony w budynku przy ulicy Starego nr 9, lokal oznaczony nr 1. To powierzchnia, składa się z powierzchni użytkowej 64,27 m2. Jest to lokal znajdujący się na parterze budynku. Lokal składa się z przedpokoju, łazienki, jasnej kuchni oraz dwóch pokoi. W jednym z pokoi znajdują się piece i kuchni znajdują się piece kaflowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Wymaga przeprowadzenia remontu. Cena określona została na kwotę 363 124 zł, to jest po 5650 zł za bezpłatne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest pozytywna opinia Komisji nie przeciwdziałości. Czy są inne opinie Komisji? Nie widzę. Stanowisko klubu radnych? Nie ma. Otwieram dyskusję. Druk 1034. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada była pierwsza czytanie projektu uchwały na terminie autobotowy na dzień 11 grudnia, godzina 15. Zgłoszenie poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15. Szanowni Państwo, druk 1045. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu z tego nieograniczonego lokalu w budynku mieszkalnym przy ulicy Ławów 674. Bardzo proszę Pani Dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu położonego w budynku przy ulicy Ułanów nr 74, lokal mieszkalny stanowiący własność gminy miejskiej Kraków o powierzchni użytkowej 113 m2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości położonej na działce gruntowej 75 o powierzchni 640 m2
w jednostce ewidencyjnej w Śródmieście. Jest to lokal usytuowany na pierwszym piętrze w budynku wybudowanym w 1920 roku częściowo w 1936. Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, wymaga wielu nakładów finansowych. Ten lokal został określony w wartości jego kwoty 269 429 zł. To jest po 2384,32 zł za metr kwadratowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, procedujemy do 1045. Mamy pozytywną opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są inne komisje? Nie widzę. Klubu prawne stanowiska? Nie ma. Otwieram dyskusję do 1045. Nie ma. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadza termin autopoprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15. Termin zgłoszenia poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15. Szanowni Państwo, do 1048. Wyrażenie zgody na spisie w trybie bezprzetargowym do lokalu mieszkalnego nr 20. W budynku przy ulicy Osiedlu Piastów 25. Bardzo proszę Pani Dyrektor Wiktorowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie na osiedlu Piastów 25 z zastosowaniem 60% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa. Ta sprawa była przedmiotem opiniowania przez dwie komisje, Komisję Mienia i Komisję Przedsiębiorczości oraz Komisję Budżetową, które z odpowiednio uchwałami z 20 grudnia 2011 i 10 stycznia 2012 roku zaakceptowały pozytywnie sprzedaż tego lokalu z zastosowaniem 60% bonifikaty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zgłoszono wymienionymi komisjami, które pozytywnie oceniły. Są inne komisje, które chcą się wypowiedzieć? Nie widzę. Stanowisko klubu prawnych? Nie ma. Otwieram dyskusję. Druk 1048. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 11 grudnia, godzina 15. Poprawki na dzień 13 grudnia, godzina 15.